Witam w różanym raju Renaty. Będę Wam dzisiaj pokazywać obeliski i podpory, choć pokazywałam w poprzednich filmikach, ale tak przy okazji. A teraz po prostu będę chodzić od podpory do podpory, żebyście zobaczyli, jakie mam, jak można w miarę prosto wykonać lub zlecić ślusarzowi lub kowalowi. Taka bardzo prosta, zwykła kratka. Na końcu mąż pospawał takie złożysk kule różnej wielkości. Niektóre mają nawet 10 cm średnicy. Tutaj na brzegach, żeby nikt nie zahaczył, są takie mniejsze te łożyska. W porównaniu do ręki to zobaczycie. I one są pomalowane na srebrno. Najpierw specjalną farbą taką mąż malował, żeby po prostu rdza nie chwytała tych prętów. Pręty myślę, że tak 12 mm. I później jest malowany całość była czarną farbą, a później taśmą mąż tutaj przyklejał i tylko malował same te osobno kulki na srebrno. Także tu są dwie warstwy farby pod spodem i jeszcze ta na wierzchu srebrna farba. Tutaj jest dla róży alchemist. Mężowi chciało się bawić. Ja mówiłam, żeby to tak było przyspawane prosto. On sobie wymyślił, że zrobi takie łuki. Także tu jest tak super, jeszcze dodatkowo ozdobnie zrobione. No i tak każda poprzeczka jest zakończona taką kulą, po to, żeby ktoś się nie skaleczył. Odstępy pomiędzy tymi kratkami to są, myślę, że tak, no nie wiem, 20 na 35 cm, a tutaj chyba na pół metra pionowo. Tutaj mąż zrobił taki obelisk dla róży pielgrzym. No przez 4 lata to była mała róża. Tutaj akurat pręty te pionowe są cieńsze, około 10 mm, a te poprzeczki, takie dwie są obręcze dane, myślę, że tak 5 mm, nie więcej. Tak to wygląda, tak dla ozdobnie. Można by było jedną oczywiście dać, ale tutaj mąż dał tak dwie. I też tą samą farbą malowane, czyli taką podkładem i później ta czarna, taka zewnętrzna. Najlepiej jest robić tak na 50, nie więcej, bo później jak się chce przemocować róże, to jest problem. Na końcu, nie wiem czy to będzie widać, też jest kula ozdobna. Jeszcze tutaj w dół wchodzą te pręty około 20-30 cm w głąb ziemi. I na dole jest ta obręcz dodatkowo. Ona tak stabilizuje cały ten obelisk. Jeszcze z tej strony ta druga podpora. Czekałam, aż będzie słonko, bo rano były mgły. Bałam się, że będzie słabo widać. Mam też takie cienkie obeliski. Jest róża marszanilka. Dopiero rośnie 2 lata, więc dostała na razie taką cieńszą podporę. W ogóle tutaj z 4 mm. To ta te pionowe, a te to chyba z 2-3 mm. Jak zwykle wszystkie obeliski zakończone są kulką z łożysk. Tutaj jest taka bramka. Troszkę wygląda jak brama księżycowa, kulista. I właśnie tutaj są za rzadko te poprzeczki dane. One są dosyć grube, ale ja chciałam jeszcze grubsze. Chciałam po prostu, żeby tą bramę było widać. No i nie wiem, z jakich względów mąż nie był w stanie zrobić z grubej rurki. Bo tu akurat to nie jest kuty metal, tylko okrągła rurka. Nie wiem, może było trudno by ją wygiąć temu ślusarzowi. Także tutaj była wyginana. I tutaj róża pnąca Kiss Me Kate. Będę ją przymocowywać do tych poprzeczek, tak żeby ona stworzyła taki łuk. Tutaj widać te poprzeczki. One są tej samej średnicy, co ten główny łuk. Ale powinny być co pół metra, a są co metr. Teraz już troszkę za późno jest, żeby to poprawić. Później trzeba by jeszcze raz to malować, bo no farba by zeszła. A tutaj jest róża Alaska.
według szkółek to jest róża pnąca. No jest wysoka, ale to jest bardziej róża, jak dla mnie, taka parkowo pnąca. Czyli pędy rozkłada na boki, nie rośnie do góry tak wysoko, szczupło, tylko właśnie tak zwiesza te pędy, trzeba by je przymocowywać. Coś rośnie podobnie jak jasmina. Tutaj jest taki półobelisk, to widać z tej strony. To jest robiony przez kowala, ten okrągły, okrągła ta poprzeczka, a tu pionowe pręty na odpowiednią wysokość. I mam takich obelisków, półobelisków o różnej średnicy paręnaście. Jeszcze w tym roku będą następne wykonane. I mąż tutaj spawał. Ale jak mówię, no nie macie, nie macie takiego oprzyrządowania, no to trzeba by to faktycznie zlecić albo ślusarzowi, albo kowalowi. I tych półobelisków tu jest więcej. O, tutaj widać. Także na drugi rok bardziej przymocuję jeden do drugiego, bliżej ustawię. Jak będę ją obcinać, to po prostu te obeliski przymocuję, bo tu są cztery, tak. I one mają średnicę, myślę, że około metra. Tutaj brama księżycowa od samego dołu. No, Kiss Me Kate rośnie tak szczupło. No i muszę ją właśnie zacząć wyginać, żeby miała więcej kwiatów, bo w pierwszym i drugim roku ładnie mi kwitła, a w tym roku tylko na samych czubkach, bo zbyt pionowo po prostu te pędy idą. Także zawsze no, róża, jak jest, pędy są wygięte, najlepiej pod kątem 45 stopni, to wtedy lepiej kwitnie. No i tak to wygląda. I do samego dołu biegnie. Lepiej taką podporę zrobić najpierw i dopiero różę dosadzać. U mnie to było troszkę na odwrót. Tu mąż robi nowe podpory pod różę. Najpierw farbą, żeby rdza nie chwytała, bo to z metalu. I później jeszcze na czarno będzie malował. Wtedy nie widać tych podpór. To są takie półówki. Tu trzy i tam trzy, bo już nie da się nasadzić na niektóre róże. Tak się rozrosły, a tak to odeprę z jednej strony, z drugiej będzie ok. Te pod takie duże róże. Tutaj jest wyższa podpora, tylko o mniejszej średnicy, taka półpodpora. Widać? A tutaj mam nawet z odzysku. Może gdzieś przyniósł to z... tam do czegoś mu było potrzebne. Chciał to po prostu rozbierać. Poprosiłam go, żeby pomalował również na czarno. I tutaj róża Hanabi jest posadzona. Tu jest zrobiona z takiego cełownika. Widzicie, tu jest cełownik. A tu jest pełny profil. Tu nie ma cełownika, taka grubsza. Z tyłu jest taka podpora samostojąca. Ona się na pionowo ma ten słupek, o ten. Ten słupek jest pionowy, a ta część jest tak, nie wiem, pod kątem 30 stopni wygięta i na dole jest podparte. O, tutaj ten świerk zasłonił. Jest taka stojąca. Pionowy słupek jeden i takie poprzeczki. Także możecie z jakichś takich materiałów ze składu złomu zrobić nawet. Tutaj jest na trzy pionowe są elementy i tutaj takie niby ozdobne. No ja zawsze wolę coś prostszego, ale tu akurat mnie to nawet nieźle wygląda. No nie ma się do czego przyczepić. Te poprzeczki są poziome dosyć gęsto, także no w każdym momencie możecie różę o nią zaczepić i nawet jakaś mniejsza róża o wiotkich pędach może się przeplatać. No tutaj mam, widzicie, takie centymetrowe, pełny to jest ten, to nie jest teownik jakiś wygięty
I to jest dobry pomysł, dobry sposób na róże, które już rosną. Nie chcemy ich kaleczyć, na przykład są bardzo rozłożyste i właśnie takimi półpodporami możemy podeprzeć te róże. Tu akurat no, to jest przesada, bo jak widzicie, ta róża aż takiego wysokiego nie potrzebuje, no ale musiałam podeprzeć pędy i no i to będzie zmienione. Tą półpodporę dam na inną różę. Ale tu właśnie fajnie widać, jak ta półpodpora wygląda. I jeszcze mówię, na dole, gdyby był taki półokrąg, to by była fajniejsza, bo o, właśnie te wszystkie by były dolne pędy podparte. Tu następna różyczka. Taki malutki ma, wysokości 80 cm. Pręty okrągłe, też pomalowane wszystkie na czarno. Wtedy nie widać tych podpór. Najbardziej mi się podoba właśnie, jak są na czarno pomalowane. Nie lubię, jak są widoczne. Róża ma być na pierwszym miejscu. Tutaj pomiędzy tymi hortensjami Vanilla Phrase rośnie róża piżmowa Aldenbiesen. Ale nie zobaczycie tej podpory, bo schowana jest tam pomiędzy tymi liśćmi. Ma sporo owoców. Jeszcze kwitnie. Fajna piżmówka, bardzo zdrowa. No ale podpora w środku jest taka szeroka, 1,20 m na początek dana. Teraz ona się trochę wspiera na tych hortensjach, które te z brzegu mam zamiar przesadzić. Bo im tutaj za ciasno jest. Także rabata jest troszkę poszerzona. No i tu są podpory zielone. No akurat tu ich nie widać, ale nie fajnie, taka ciemna zieleń. Lepiej, gdyby były ciemnobrązowe lub czarne. Balerina miała podpory, ale teraz jak się wzmocniła, te podpory zostały usunięte. Przy słupach mam takie półkoliste podpory, ale takie porządniejsze, z kutego metalu. Podobna zasada jest jak przy tej róży Archimist, tylko że tam była taka płaska ta podpora. Tu jest taka wygięta, no bo słup okrągły, więc wiadomo, żeby to tak ładniej wyglądało. Pionowe te elementy są grubsze, myślę, że około, o, brudne mam ręce, tutaj koło 12-15 mm. Nie muszą być takie, no ale ładniej to wygląda. A te mają około 8 mm, centymetr, gdzieś tak na oko. I też zakończone tymi łożyskami, kulkami z łożysk pomalowanymi na srebrno. I tutaj jest odstęp co pół metra, pomiędzy jedną a drugą pół metra, tą podporą poziomą. Podpora wysokości 2,5 metra. Fajnie to wygląda, elegancko. Tutaj akurat mąż normalnie nie kombinował, tylko od strony zewnętrznej tą poprzeczkę przyspawał, od tamtej strony. No bo można i od środka, i od zewnątrz, ale wydaje mi się, że od zewnątrz lepiej to wygląda. I tutaj rośnie róża Sympatia. Mam takich półobelisków, dwa tutaj, przy tych słupach. Tu jeden i tu drugi. Sympatia jeszcze kwitnie, choć to już prawie połowa października. Dobrze jej tutaj. Choć ma troszkę ciemno, bo pod dachem. Tutaj przy wejściu poprosiłam męża, żeby zrobił takie wysokie obeliski. I one już były częściowo tak jakby robione przez kowala, czyli te poprzeczne obręcze. Tak, one mają przekrój kwadratowy. Takie po trzy są zbierane. I to kowal mężowi wygiął, a mąż już to później mocował do tych pionowych prętów. Pręty są okrągłe, a te poprzeczki są, mają przekrój kwadratowy. Bardzo efektownie to wygląda. Znalazłam gdzieś inspirację w internecie i są wysokie na 3,5 metra. Bardzo ciężkie były. No i ta róża Gizelka
ma za zadanie wejść tam po prostu i wypełnić całe to wnętrze. U góry przekrój jest około niecały chyba metr, a na dole około 60 cm. Ta podpora się tak zwęża. Zwęża, taka taliowana jest. I na dole znów się lekko rozszerza. Na dole jedną poprzeczkę tylko mąż tutaj dał. I oczywiście te pręty wchodzą głęboko do ziemi. Na dole właśnie ta poprzeczka jest po to, żeby się te pręty tak nie rozchodziły. Jest takich pionowych, okrągłych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć takich podwójnych. To jak widzicie. Takie podwójne, okrągłe. A tutaj są no, o przekroju kwadratowym. Wykonane przez kowala i na zewnątrz przymocowane. Nie od środka właśnie te poprzeczne, tylko od zewnątrz. Także ładniej to wygląda. Budowa trwa. Bażanty krzyczą. No ale o to chodzi, żebyście zobaczyli. Tak jak mówiłam, obelisk bardzo duży, 3,5 metra wysokości. Tutaj te obeliski z daleka. One się tak rozszerzają do końca. Już nie mają tych trzech poprzeczek, tylko później u góry jest po jednej poprzeczce. Ciężko by było trzy dać, bo one by musiały być każda tam o ileś większa, bo wiadomo, pręty się na boki rozchodzą, są coraz szerzej i nie są zakończone żadną kulką. Bardzo fajnie to wygląda. Z czasem to pewnie nie będzie widać tej konstrukcji, choć no, do tej pory, mówię, rosną te róże 2 lata. Mam tutaj Weishen Blue. Muszę tak przymocować, ale na zewnątrz będę mocować. Nie będę umieszczać w środku tej róży, nie będę jej tak ugniatać, tylko tak po prostu i tak z zewnątrz będę oplatać tą różę. Póki te pędy są jeszcze wiotkie w miarę. A tu gizelka jeszcze kwitnie. Widać, że ona się na dole rozszerza. Później się tak zwęża, zwęża. I im bliżej góry znów jest szersza. W donicach mam takie podpory w formie trójkąta. Pionowe akurat, ta pionowa część to jest z kutego żelaza po profilu kwadratowym, a te poprzeczki okrągłe. I one są tak mocowane do zewnętrznej części. Taki trójkąt, on częściowo wchodzi w ziemię. O, tu jeszcze ma taką poprzeczkę, żeby po prostu za bardzo nie był, nie zanurzał się. I taki trójkąt u góry zakończony kulą. Ten obelisk ma około 1,80 m. Donica taka większa, prawdę mówiąc to spora, z 50 na 50 cm. No i mam takie dwa obeliski dla róż pnących. Tutaj rośnie moja ulubienica Bienveni Delbarda. Przepięknie pachnie. Muszę ją mieć tutaj przy oknie, tu gdzie wychodzę na teraz, żeby ją wąchać. Po prostu coś niesamowitego. Druga tutaj giardina rośnie, ale będzie przesadzona, bo dla niej taka donica jest za mała i widzę, że no, jest taka większa róża. Tą Bienveni da się opanować. Róże pienne. Tutaj mam kardynała Huma. No, nie mają żadnych specjalnych podpór. Takie są zielone te pręty, choć tak myślałam, żeby zrobić taki ala parasol. No ale zobaczymy. Może w zimie się uda mężowi wygospodarować czas. Jeszcze zapomniałabym o tym obelisku. On jest tak tutaj niżej. Posadowiony poniżej tarasu.
To jest stary obelisk, robiony jeszcze przez kowala 25 lat temu. Ma się dobrze. Od początku do końca robiony był przez kowala, dlatego tutaj taki ma ładny czubek. No, jak ktoś ma takie umiejętności albo chce mieć ładniejszy taki obelisk, może zlecić od początku do końca kowalowi. I tutaj akurat kowal zrobił te pręty od środka. Chyba mu tak lepiej było, no nie wiem. Tu jest przekrój kwadratowy, pełny, około 8 mm. Środek, średnica całego obelisku jest tak około 50 cm, może 55. Ale jak dla róży sympatii, to jest za mało. Ona powinna mieć tutaj co najmniej 80. No ale już jest taki obelisk, także będę robić jeszcze. Tutaj mam taki pomysł, że między tym obeliskiem a tym słupem tutaj taką podporę zrobimy, żeby te pędy tej sympatii leżały, żebym je nie musiała mocować tak na sznurku jak do tej pory do słupa. O, widzicie, tu na sznurku tak topornie owinięte. Także i ten sznurek się naciąga, te pędy są ciężkie już bardzo, kolczaste. No i tak pasowałoby, żeby to wyżej właśnie ta część leżała. Także coś tu wymyślę, jeszcze nie wiem co. No bo teraz jest tor przeszkód. Tutaj, gdy chcę podlewać, muszę bardzo uważać, bo te kolce tej sympatii to są imponujące. Po prostu niesamowite. Głowę mogą przedziurawić. Te poprzeczki, o, jeszcze dodam, że te poprzeczki on dał niezbyt gęsto. Nie dał co pół metra, tutaj tak gdzieś co 80 cm, także są raz, dwa, trzy. Trzy te kółka. No, wyszedł z założenia wtedy ten kowal, że po prostu będzie to stabilne. No, przy pnącej róży, przy obelisku to wystarczy. Ale jeśli robicie łuk, to proponowałabym częściej właśnie te poprzeczki dawać, co pół metra. Nie pamiętam, czy na dole też jest poprzeczka. Chyba na dole też może czwarte kółko jest, tylko jest zanurzone, tak wsadzone te pręty do ziemi, a ta poprzeczka może być, że jest przysypana ziemią i nie widać jej. Może tak być. Tych pionowych tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, sporo dał. Siedem aż. No ładnie wygląda taka podpora, jak pomaluje się jeszcze na czarno, można by właśnie tą kulkę jeszcze na srebrno pomalować, taka efektowna. No ale mówię, musicie wiedzieć, dla jakiej róży robicie podpory. Jeśli to duża róża, no to musi mieć 80 cm średnicy ten obelisk. Od tyłu ta podpora, może tutaj przez promienie słońca będzie lepiej widać. Dodatkowo jeszcze nieraz przytrzymuję pędy sznurkiem. Wtedy mam do czego przymocować. Tutaj na sznurówkę nawet. Fajnie tu w ogóle nie widać tej sznurówki. Czarna sznurówka, elastyczna. Macie stare sznurówki, takie długie. Polecam. Miękkie, nie kaleczą pędów. Lub zwykły sznurek taki jutowy. Dołem posadziłam Felicję. Co roku ją sadzę, jeśli tylko uda mi się ją dostać. Miałam lobelię, ale najbardziej mi jakoś ta Felicja pasuje.